Trzy minuty poświęcimy szczerości menedżerskiej. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Pracuje panie albo pan w firmie, w której dzieją się bardzo duże rzeczy, jest restrukturyzacja. No, taka sytuacja, kiedy albo wsiadamy do tego pociągu, albo on nas po prostu przejedzie. No więc państwo wsiedli do tego pociągu i są państwo w zespole projektowym. Czyli są Państwo współodpowiedzialni za wszystkie zmiany, które będą przeprowadzane, a w tym też niestety no, będą zapadały decyzje o zwolnieniach, o zmianach w zatrudnieniu. W związku z czym non-stop nagabuje Panią albo Pana e, kolega, który mówi: Wiesz co, jak już coś będziesz wiedział, e, daj znać, e, no, będę mógł się przynajmniej przygotować, czy będę zwalniany, czy nie będę zwalniany. I generalnie z taką sytuacją większość menedżerów, i nie tylko menedżerów, ma ogromny problem. No, bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że już Państwo wiedzą, że będą zmiany, tak? I że ta osoba prawdopodobnie będzie zwolniona. Co wtedy odpowiedzieć? No nie można szepnąć, że będzie zwolniona, bo jest to oczywiście sprzeczne z interesem firmy. W związku z czym większość menedżerów udziela informacji typu Wiesz co, no tak, no w tej chwili jeszcze nie wiem, ale jak będę wiedział, no to postaram Ci się powiedzieć. Co się dzieje później? No później oczywiście ta osoba jest zwalniana bez żadnej wcześniejszej informacji. Jest poczucie ogromnego kwasu i to nie tyle u tej osoby zwalnianej, co u wszystkich innych. Nagle jest zachwiana wiara w to, co menedżer mówi. E, takie sytuacje doprowadzały do bardzo poważnych zawirowań na rynku. Jest znany przykład takiej angielskiej firmy, gdzie było spotkanie z Anglikami, przyjechała grupa Anglików. No, i um, mieli spotkać się z całym personelem zakładu. Oczywiście cały tydzień trwało malowanie trawy na zielono. E, kiedy już się spotkali i wszyscy oczekiwali Wielkiej Fety, to z Wielkiej Fety zrobiło się wypowiedzenie e, pracy jednej czwartej załogi, która akurat była zgromadzona na sali. Bo to były trudne czasy, więc jedną czwartą trzeba było zwolnić. A ktoś tych Anglików uprzedził, zresztą słusznie, że e, Polacy lubią ściemniać w momencie, kiedy e, jest zagrożenie zwolnieniami. No i jakie były dalsze reperkusje? Oczywiście nie chodziło o tą jedną czwartą, która wzięła zwolnienie, wypowiedzenia i sobie poszła, tylko problem był z pozostałymi trzema czwartymi. Od tego momentu, generalnie pod koniec miesiąca nikogo nie było w pracy, wszyscy byli na zwolnieniach, żadne telefony nie były odbierane, bo to przecież kadry mogą dzwonić, listy nie były otwierane i generalnie w ciągu Pół roku firma już się zwinęła do końca. Także szczerość menedżerska jest poważnym problemem i ten kryzys zaufania jest ogromny. 85% ludzi w firmach ma poczucie, że menedżerowie owijają w bawełnę. Budowanie zaufania i szczerość menedżerska to jest coś więcej niż predyspozycje. Składa się na nią 7 rzeczy, o których warto pamiętać: mówienie wprost, bez owijania w bawełnę, przyznawanie się do pomyłek, unikanie komentarzy za plecami zainteresowanych. Precyzowanie czytelnych oczekiwań, dalej działanie konsekwentne, szóste okazywanie szacunku osobom, z którymi pracujemy i siódme modelowanie pożądanych zachowań. Podsumowując, zła wiadomość jest taka, że budowanie zaufania to jedno z najwęższych gardeł, które powoduje czasami to, że firmy się rozkładają. Dobra wiadomość jest taka, że to sprawa indywidualnych kompetencji menedżerów, które można spokojnie wytrenować. Dziękuję bardzo.